Sławek, jest jakiś specjalny powód, dla którego zapamiętasz ten wczorajszy mecz z Rosją? Chyba nie. Wiesz co, na pewno bardzo się cieszę, bo zagraliśmy dobry mecz. Bo mój występ był niezły, ale tak naprawdę to ważne jest to, że wynieśliśmy z tego meczu 2 punkty. I być może to nam pomoże w walce o jakby wyższe cele. Czy jest sens jeszcze się zastanawiać, skąd są takie wahania formy, że najpierw jeden mecz gracie słaby, potem drugi gracie świetny, potem dobrze zaczynacie, mecz jest 20 minut klipy, a potem znowu koncert? Wiesz co, staram się tak obiektywnie ocenić. Patrząc, każdy mecz był inny, bo to była widać naszą różnicą. Chyba największą naszą bolączką jest to, że strasznie dużo przestrzeliwujemy takich sytuacji pewnych, bo tutaj patrząc nawet na mecz z Francuzami, gdzie w drugiej połowie nie trafiliśmy 8 setek. Zamieniasz dwie setki na bramkę i wygrywasz mecz z Francją i dla mnie to było szaleństwo w tym momencie. Podobnie było z Serbami, tam ten mecz jednak obydwie drużyny grały bardzo twardo w obronie i tutaj ani Serbowie, ani my nie zagraliśmy nic specjalnego w ataku, tylko to również ma wpływ na tą grę w obronę, tak? Każdy mecz jest inny, to znaczy, że całkiem inny będzie ten mecz z Białorusią. To jest dla Was jakiś przeciwnik trudniejszy, łatwiejszy, coś więcej o nim wiecie czy mniej? Wiesz co, my graliśmy z tym zespołem na Węgrzech i powiem Ci, że jest to bardzo nieprzyjemny zespół, bo oni bardzo dużo biegają. Oni nie pozwalają zrobić nam zmian, a jak widzimy, my staramy się robić dwie zmiany do obrony. Nie zawsze to wychodziło. Prawda jest taka, że kontrolowaliśmy to spotkanie, wygrywaliśmy 5 bramkami i w ostatniej sekundzie oni wyszli na prowadzenie, bo rzucili rzutem z wolnego, rzucili nam bramkę. Nieprzyjemny zespół, ale na pewno jesteśmy w stanie z tym zespołem powalczyć. Trenera Białorusi to chyba znasz. Jak najlepiej, nie wspominam. Jaki to jest facet? Znakomity taktyk. On strateg i taktyk. Potrafi dobrze przygotować zespół pod drużynę przeciwnika, szuka słabych punktów w tej drużynie i stara się je wykorzystać. Wejdź na handball.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. Handball.pl.